Witajcie, ja jestem Dognes. Dzisiaj jesteśmy wraz z dealerem na frajnie i z toma widzami. Niestety jakby delikatnie się tutaj kilka rzeczy popsuło, a popsuło się między innymi to, że wszyscy się zaczęli rozpić w swoim miejscu, ale tutaj ogólnie jest większość. 100 osób na ferajne, to jest karygodne. Nie wiem, czy to powinno być stare tak działać, jakby robię serwer dla youtuberów, Dognes, tyle razy ci mówiłem. Słuchaj, zobaczymy, co zrobi 100 widzów na ferajnie, więc ja od razu wypuszczam widzów z bedrockowego więzienia. Spokojnie, dealer, zobaczymy, może coś fajnego zrobią. Czekaj, ja tutaj muszę wypuścić wszystkich. Dziki tłum! Tam dziki tłum czy nie, dobra, uwaga. Patrz. Czekaj, teraz wybiegną, na razie są jeszcze małe lagi, dopiero ich teleportowaliśmy chwilę temu. Stary, to ty tutaj przecież biegniesz pośród nich i udajesz. Wow. Ktoś ma skin jak ty, tylko że jest śmieszniejszy. Okej, okay, to brzmi bardzo ciekawie. No to w każdym razie, tak jak widzicie, jest 100 graczy na ferajnie, a wy zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj będziemy obserwować losy tych graczy i subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, że filmy są codziennie o 15, no chyba że w weekendy, tak jak dzisiaj, to o 10. Więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i wszystko. Pamiętajcie, że jakby zawsze to jest mi jest bardzo miło, nie? Więc tak, na razie lagi się muszą delikatnie troszkę ogarnąć. A ty, no, dealer, gdzie jesteś? Tak, to jest normalne zachowanie serwera Minecraft. Kiedy jest? A gdzie ty jesteś w ogóle, dealer? A ja sobie jestem w moim domku, stary, robię różne rzeczy. Aha, dobra, właśnie, no bo teraz się wszyscy porozbiegali po ferajnie i oni mogą ogólnie niszczyć i budować, mogą wszystko. Więc zobaczymy, kogo domek zostanie spalony. Co będą chcieli robić? Co będą chcieli robić? Zawsze widzowie chcieli się dostać na ferajne. I teraz, kiedy już mają okazję być na ferajnie, no to jak ją wykorzystają? To jest dla mnie bardzo ciekawe. Na pewno wchodzą do twojego domku przez okna, dealer! Jak to? Rozwalałem ci okna w domku. Przyszedł jakiś... Atilek YouTube ci demoluje okna. Przychodzi. Jak to? Czemu niszczy okna? No nie wiem, stare filary też ci chcą chyba niszczyć. Nie wiem, o co chodzi. O, ktoś puścił płytę nawet, żeby sobie grała. Czekaj, ja może stąd wyjdę. Nie będę tutaj tkwił. Zobaczymy, co się dzieje. Może, o, w moim domku, czy ktoś do mojego domku przyszedł? No, jest dopiero tu zaczynają przychodzić, wiesz? W moim domku na razie nikogo... Oj, aż mnie tepło. Nie, są, są! W moim domku? Ej, faktycznie, tutaj coś widzę. A nie, bo to jest ta wieżyczka obronna. No, ja nie widzę nikogo w moim domku. Ja widzę, a to masz lagi jakieś stare. Dobra, to trzeba tak, whitelist on, włączyć whitelistę, żeby już widzowie się nie dobijali, bo ja tak cały czas wchodzą widzowie. Ej, faktycznie, dobra, no są. Ej, rozwalają mi schody! Co jest? Jak to? Nie wiem, czemu na moje schody się uparli. Tutaj mam kaktusy w ogóle. Ej, co mi zrobił teraz nie kaktusami? Niegrzeczni widzowie! Niegrzeczni widzowie, co wy robicie? A jak tam moje kury, czy one żyją? O, żyją, oczywiście, że żyją, fantastycznie. Tutaj ktoś zbiera pszenicę. No ale zaraz się te lagi ogarną. Tym bardziej teraz włączyłem whitelistę, więc już Akseba w ogóle będzie. Akseba ma lepszy rysun od ciebie. Nie. Ej, zaraz, z czego miałem TNT? Dealer, czy ty im rozdałeś TNT, żeby wysadzili mi dom? Ja cię, stary, tutaj widzę z tym TNT, okej? Okay? Nie, TNT. Stary, nie wiem, dlaczego się pozwolę takich sabotaży... sabotaży... Daj ci się. Doknę, chcę o tym porozmawiać? Trochę zacina, ale ja dobrze widzę, co tam robisz. Tutaj ktoś sobie... Ich mistrza sobie pływa w łódce. Okej, okay, jakby zawsze no jakiś tak. sposób na spędzenie czasu wolnego. Dalej. U ciebie jest impreza ogólnie, dealer. Nie jest melanż? Tak, u ciebie jest stary melanż, ale już rozwaliłem tego jukeboxa, więc już nie będzie. Dużo budynków się pobudowało na ferajnie, więc jak widzowie ich nie widzieliście, no to w sumie się nie dziwię, bo ja też nie. No, wszystko jest żelaza, o nie, stary. O nie, stary, oni odpalili no. tą wieżę z TNT, stary. Co? O, wywali serwa, stary, wywali serwa, mówię ci. Nie, stary, nie wywali serwa. Tak, mam nie? taką nadzieję, no, raczej nie. Raczej nie wywali, bo te TNT będą lecieć w dół. Okej, okay, bo... Co prawda tutaj będzie trochę dziura. Tutaj mi się dalej już teren nie ładuje, goddammit. Co by się stało, gdyby ktoś wpadł do TNT? No, ej, ale jakoś tak dużo nie robi demolki, jakby to by się jeszcze dało odbudować. Bo ja strzelałem, że będzie gorzej. Ej, to przecież ty tutaj jesteś, latasz! A nie, bo ty przyleciałeś. No tak, ja dobra, przyleciałem.
Ej, ale fajny jest ten budynek, kurde. LOL. No, to TNT futurystyczny. Mega, no. Ale nie, dobrze. To TNT to akurat mi się nie podoba jakoś szczególnie. Nie, a ładny właśnie taki design niezły. No teraz już widzę, że podpalasz. Dobra, to nie podpalaj, żeby lagi się ogarnęły. Tutaj ktoś w ogóle barkaduje przejście do tunelu TNT. Wiesz, że są takie lagi, że ja podpaliłem to minutę temu mniej więcej? Co? Podpaliłem to jakąś minutę temu, stary. Ej, dobra, teraz widzę, jak się fajczy. O nie. O nie. No, ja już zupełnie gdzie indziej. O nie. Tam, co, słychać Darkness? Tam przy okolicy TNT? O nie, ale się teraz wysypuje. Co mi się stało, okej? Okay? Ej, wiesz co, mi się wydaje, że na razie tą wieżę tutaj zostawię, bo... To jest najgłupszy koniec sferajny stary ever, według mnie. To nie jest koniec sferajny stary. Jeżeli dobijecie 8000 łapek w górę pod tym filmem, to nagramy widzowie versus Ferajna. I wtedy zbierzemy się w kilku youtuberów i będziemy bronić Ferajna przed 100 widzami. Zabijemy tak długo. Jak będzie się tylko dało. Zabili. Ej, czekaj, co tutaj z tą wieżą, bo jakby bardzo... Stary się wysadza, jak popcorn wygląda trochę taka. Stary, mam pewne obawy, że serwer może to nie przetrwać. Wydaje mi się... Dealer, spokojnie! Myślę, no bo, no bo on, mówiłem, że jak podpalają TNT, to ono leci w dół, ale ty podpaliłeś po prostu całą wieżę. Zepsułeś trochę. Bo już mi tej czanki znikają. Wow, aż mnie gdzieś teleportowało. Gdzie ja jestem? Tutaj. TP! Nie, nie. Ej, Darkness! Co? Co się dzieje z tym TNT? No stary, nie wiem, wybucha cały czas. Wow, ale dużo tego TNT tam jest bardzo. To jak podlecę do góry, to nic się nie przyspieszy. Dobra, to ja bym chciał teraz iść dalej polecieć, zobaczyć, co tam z moim domkiem. Jak bardzo jest już rozwalony, bo... O, właśnie, to jest coś ciekawego. Gdzie ja jestem? Halo? Wpadłem pod mapę. Co to jest takie złote tam? Co jest? To jest złote, gdzie jest złote? Stary, coś złotego widziałem pod ziemią, zobacz na moim filmie. Cześć, teraz idę, zobaczę, jak tutaj wygląda moja piwnica. Aha, oczywiście wszystkie itemy wzięli. Chyba. Ej, wiesz co, ja jestem seryjnie pod bedrockiem. Pod bedrockiem, aż tak? Wytypało mnie stary... jest po prostu zdemolowany, tak brzydko, ale nie jest rozwalony cały. Ej, co jest, wyteleportowało mnie pod bedrock! Czemu, ja normalnie chodzę. I wyłączyło mi latanie! I spadam w dół świata. O nie. Widz zaraz twoją koronę, Darkness, i przejął uwagę. Ej, co to jest? To! Wytyfy! Pan Burger pali w domu drogę. Czekaj. Lecę to zobaczyć, bo te lagi to jest naprawdę masakra. Spoko. Jakby mój dom już został, widzę, doszczętnie okradziony. W banku nikt nie ruszył, o dziwo, a to w banku są najcenniejsze rzeczy. Jakbym został sam na świecie, to pierwsze co bym poszedł do banku. W sumie nie, bo został sam na świecie, to nie potrzebne by mi były pieniądze. No dobra, mniejsza. Co? Ej, tutaj to TNT dalej wybucha, patrzcie! Co jest? Ale które? Ej, co jest? To TNT sobie tak wybucha, że aż rozwala ten budynek obok! Lol. Ej, nie, dobra, jednak bardzo duże boom się zrobiło w momencie, ja kiedy... Patrzę. Chyba takie, no takie trochę lago boom, a nie? A co w domu Enziego? Dom Enziego był na rozwalony. Dom Enziego nikt nie zniszczyli? Nie wiem, on już chyba już się rozwalony. U ciebie o dziwo... To jest impreza, on jest impreza chyba, nie? Nie, u ciebie nikogo nie ma. Przynajmniej ja nikogo nie widzę. Ale to też może jest spowodowane tym, że są po prostu lagi i... ten, nie, wiesz co? Oni wszyscy poszli, bo powiedziałem... Boję się, że cały odcinek zniszczyłeś tą wieżą z TNT. Ja ale, zniszczyłem. Ale, tu tam leci, dobra. No tak, bo to jeden, widzów. Dwie, trzy osoby. No właśnie widzę, właśnie widzę. Wiesz, jak ktoś mi stary na Ferajnie zremontował całe piętro niżej? Jak to? Dywan zrobił, nie miałem takich rzeczy. Nie miałeś tego dywanu? To ktoś mi zrobił, no. Jak to ktoś ci zbudował dywan i basen? O co chodzi, stary? Nie, basen miałem, ale dywan, no dobra. Aha, to stary, oni w takim razie, kogo nie lubią, to temu iszczą domek, a kogo lubią, to mu, no dobra, czyli dlatego mój domek wygląda jak gówno. Tak. O nie, ale... a domek Julki? Ej, domku Julki nikt nie ruszył. Bo Julki wszyscy się boją. A nie, coś chyba tutaj rozlali. Julki wszyscy szanują i mówią, wiesz... No tu nie ma nic. Ludzie marudzą, że są lagi na czacie, a pomyślcie sobie, że my tak musimy zawsze grać na Ferajnie. No lagi są, no bo wspaniały dealer odpalił wieżę z TNT, która zobaczmy swoją drogą, jak ona tutaj się detonuje dalej. Wow,
ten budynek już jest nieźle tutaj ogołocony. Jaaa! Co się stało? Gdzie, co się, gdzie, co, jak? Ale wybuchło mi to na oczach nagle. Lol. Ej, a to ta wieża, te TNT dolatują aż do ogródka Enziego. Jezu, ale to będzie, ale to jest lagożerne. No stary, nie spodziewałem się, że odpalisz tą wieżę. Ja też się nie spodziewałem, to był taki nagły stary impuls, wiesz? A w hotelu ktoś jest w ogóle? Hotel, jak tu wygląda? Hotel? Aha, hotel, no jest, ale stary pusty w środku. Gdzie jest A, hotel? Wysadzony w ogóle jest. A gdzie jest szkoła? Szkoła? Gdzie jest szkoła? Szkoła jest obok posterunku policji. To jest szkoła? To takie małe coś? Nie, tam dalej, przejdź tam dalej. Tam dalej? Ojeju, to nie wiem, czy się dalej doładuje mapa. Aha, no jest, faktycznie. Co to jest? Szkoła posłowa numer 1 imienia Cyryla. O nie, co tutaj jest? Przecież to wygląda jak stary stajnia albo obora, a nie jak szkoła. Jak stajnia, to wygląda dom Shandiego. Okej. Dalej tutaj wybuchają te TNT. Wow. One jak tak... Nie, bo one po prostu się doładowują. Kto ma lagi, ten dostanie bana teraz. Co? Kto ma lagi, ten dostanie bana teraz. Okej. Ogarnij te lagi sobie. Ej, tutaj też jakiś TNT widziałem. I tutaj ktoś musiał być. To ktoś musiał wysadzić. Domek Shandiego został wysadzony jako pierwszy. A, to wiadomo, jakby to jest oczywiste. Ja jestem stary ciekaw, czy ktoś poszedł do więzienia. Do więzienia i sam się zamknął? Ej, to więzienie w ogóle ewoluowało trochę. Jakby... Tam własną partię straszną jakąś? No, nie wiem, stary. W skrzynce tutaj... Ej, w ogóle można sobie teraz porównać te wszystkie tunele. Ej, co to jest za różowy tunel? O co chodzi? I dokąd to prowadzi? Sekretna baza imieniem Uli 3? Czemu tu jest kantorek? No. Kantorek to jest dobrze akurat. To jest pod domem Shandiego, stary! Co ja odkryłem? Bo Shandy ma takie swoje fantazje, nie? O nie, to jest straszne. Dobra, zobaczmy jak to TNT, czy ono dalej wybucha. O, już kończy wybuchać, fantastycznie. Oglądałeś ten film 50 twarzy Shandiego? Nie. To dobrze. Okej, to spoko. O, i teraz się lagi już trochę ogarnęły. Już przynajmniej widzę, że gracze się przemieszczają. A u ciebie w domu, no, nie ma dużo osób, tak nie, naprawdę. Nie, spoko, mówię, że znaczy, ja fajny domek, pójdę dalej, zobaczę, komuś rozwalę coś. U SCKF-a nawet nikt nie wszedł, u MWK-i też nikogo nie ma, bo pewnie śmierdzi. Gdzie są wszyscy? Gdzie jest większość? Ej, stary, nie wiem. Gracze? Nie wiem, tutaj znowu ktoś w wódce pływa. Wydaje mi się, stary, nie no, najwięcej graczy. Gdzie jesteście, stary? Najwięcej graczy, to stary jest proporcjonalnie w moim domku. W domku no. Do Fnesa, na przykład, teraz. No, tutaj jest zoo, ale bez zwierząt, więc tutaj nie będzie dużo się działo. Ale polećmy na przykład do bazy Koshiego, stary. Ciekawe, ile osób ogarnął, że Koshi ma najlepsze itemy, się do niego włamało do bazy. A właśnie, ciekawe. To jest dobre. Ale myślę, że nikt by to nie przeszedł. Mała Zuzia 1, 2, 3, 4? O co chodzi? Czemu on ma glamatur, się nazywa Mała Zuzia 1, 2, 3, 4? To jest dziwne, są też jakiegoś jego. Ej! A nie, to jest Wicka. To, ej, Igor Bombicki. Co? No. Wbił do Kosiego, ale właśnie spłonął w lawie. A w środku u niego też ktoś jest. Są ludzie tutaj u Kosiego. A ja, stary, ja jestem stary u Kosiego i mam takie lagi, że nie widzę żadnych ludzi. Tak, a na górze są. Na górze, aha, to wszystko tłumaczę. Czyli co, oni się pewnie próbują przedostać przez te wszystkie... Faktycznie, tutaj jest, jest coś, Steam Eye. Góromieszynk nie wszedł. O nie, tutaj ktoś próbował wejść. Nie, ale... Ale pewnie spłonął. Co? Ej, dużo osób jest, stary. No. Co jest? Co jest? Wielżurowie, nieważne. Okej. Oni tutaj do Kroszego będą mieli trochę problem się dostać, póki co. Ej, a to co to jest? Czy to jest lotnisko? Nie. Co to jest? Co? Co to jest jakieś futurystyczne coś? LOL. Nie wiem. A to? Nie wiem, że to jest plenerowe kino. O, tutaj coś znalazłem. Ktoś to ma diamentową zbroję. Depe Dognes, gdzie ty jesteś? No stary, koło cyrku. Koło cyrku. Aha, to jest basen, stary. To jest basen kryty. A jest kino, lol. Co jest grane?
O, tutaj coś zrobił? Biegnie. Kino? No i Tessim. Nie, żelazny. Znaczy, no. Żelazny, tylko pomyliło mi się i powiedziałem, że to jest Tessim. Tak jak zawsze. Tutaj dookoła spawna biega kilka osób, oni tutaj zbierają bambusy. Jakby dobrze, dobrze rozumieją misję, bambusy są najważniejsze. Ej, czekaj, game rule? To jest dobra w ogóle rzecz, czyli random tick speed 0. Stary. Bo ja tutaj widzę, że oni bambusy rozstawiają, żeby lagować serwer specjalnie. A to cwaniaczki. A to cwaniaczki, no ale... Proszę bardzo. No ale niestety, no już nie na długo. Dobra, więc zniwelowaliśmy błąd. Co to jest? Dragon Slayer. Jakiś dziwny znak. Okej. Okay. Jak sytuacja w zamkach? W zamkach nie ma nikogo. Jakby zamki są nienaruszone. Oj, odwołuję, bo już biegłem właśnie do zamku. Zamek, ale ten kamienny. Ej, stary. Wszędzie jest, na drodze jest taki wysyp tych emeraldowych bloków. Nie wiem, czy one tutaj były wcześniej, czy gdzie, no, koło spawna. A tu, nie było. Tutaj ktoś ej, ktoś ci konia w ogóle chyba ukradł. Konia mi ukradł. Helszach ci ukradł konia. O nie! Ale jak na nim jedzie, to raz do przodu, raz do tyłu, bo są takie laki. No dobrze mu tak. Zobaczmy, jak mój dom. Ej, tu jest KFC. Co jest? Stary, jaka ferajna jest ogromna! No tak, nie grasz po prostu. Nie, to tylko żelazny gra. Okej. Okay. To teraz tak. Mój dom jest totalnie zdemolowany. Twój się jakoś trzyma, bo twój jest z twardszych surowców. No moi jakby ludzie szanują. Nie, okna masz powybijane. Najsłabszy punkt i tak ucierpiał. Nie, okna są... było gorąco, okej? Okay? I ludzie, ej, ogólnie to KFC jest w środku tak wypalone, znaczy wypasione, stary, ty byłeś w środku KFC? Nie, ale zobacz jak McDonald's wygląda. Dobra, TP, zobacz. Dealerkę, no, tepam się do ciebie, czekaj. Jestem. Ej, faktycznie, LOL! Przekozackie. No, faktycznie, kozackie to wygląda. Dobrze, no. Dobrze, stary, że tylko żelazny gra na ferajnie, a nie tylko Tritsus. Tak, o no, bo jakby to miał... Pomyśl, jakie by były budowle. No nie, to by było... Och, fuj. To wydaje mi się, że tak jak ta wieża z TNT, takie by były budowle. Tutaj ludzie... Nie wiem, co to jest... Czy to jest kościół? Nie, to nie jest kościół, to jest chyba ratusz. To jest ewidentnie ratusz. A to? Aha, to jest szkoła! Co jest? Ja myślałem, że... Tamten mały budynek to szkoła. Nie, tamten mały budynek to jest tylko kibel. Tu jest szkoła. LOL, ale fajna szkoła. No tak. Co jest? A to jest nawet stadion. No what tak. The... Nie powiem dalej, bo mi zdemonetyzują film. What the fudge. Okej. Nie wiem, co to znaczy. Jakby widzów nigdzie nie widzę. Ej, to może tu nagramy szkołę, Loch Ness. No, wydaje mi się, że teraz za mało. Pamiętasz ten sekretny plan, żebyśmy zrobili Minecraft szkołę serię, ale nikomu o tym nie mówimy. To... No tak. To wznowienie serii, no nie? To no. Wszyscy, cała ekipa razem, nie? To nie mówimy o tym komu, ale... Może tutaj byśmy zrobili jednak, nie? Ej, to jest zalał bazy Zielonego Steve'a. Nie, tam nie. Inity. Okej, okay. Inity będzie na tobą teraz ciążyła klątwa Zielonego Steve'a. Teraz tak. Będziesz do końca życia piła... Tylko Sprite. Typ tutaj robi zbrojkę. Checkmat tutaj chyba przyszedł mi zdemolować dom. Fajnie, Checkmat. Dobrze wiedzieć, że ty miałeś budować, a zamiast budować to niszczysz. No i kurczę, trochę dziwne, bo w sumie jest 100 graczy na serwerze. A nie widać, znaczy nie, no teraz już trochę zaczynam zauważyć więcej tych graczy. To jakieś sojusze się w ogóle zawiązują. Nie wiem, co tutaj... Tutaj nic się nie stało chyba. W środku tego żółwia. Tu jest szpital. Ej, to naprawdę na tym serwerze jest wszystko. Co najbardziej cierpiało? A co jest w końcu z tą wieżą TNT? No, wybuchła cała. Jak otoczenie? No, stary, nie jakoś źle w sumie aż tak. No, budynek obok oberwał. No, fakt, budynek faktem. Obok. No, ale... Wiemy, co by się stało, gdyby odpalić tą wieżę, nie? No i wydawało mi się, że obrywała działka... tego, Enziego, ale widzę, że chyba nie było źle. Chociaż tutaj jest tyle pozwalane. Troszeczkę, no. Ej, wiecie co, widzowie, naprawdę, jestem ciekaw, jak ta mapa będzie wyglądała jutro. Jutro na karcie społeczności wstawię wam posta,
Lajknę ci go. W którym wam pokażę zniszczenia. Więc koniecznie stawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Bawcie się dobrze. Bądźcie zdrowi. Jutro o 10:00 film. Trzymajcie się, na razie, no i pa, pa.